Poranny program telewizji w Polsce.pl Maciej Wolny. Witam Państwa ponownie. Kontynuujemy również temat związane z decyzją prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz Walc, wczorajszą decyzją o zakazie dla marszu Niepodległości. Zakazie na 11 listopada 2018 roku. I o tym zakazie, o tej decyzji, ale też o wszystkich sprawach powiązanych z tą całą sytuacją. Porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest dr Zbigniew Giżyński, historyk, były polityk, przedsiębiorca. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry. Zacznijmy od oceny właśnie tej decyzji Hanny Gronkiewicz-Walc, bo ta decyzja wywołała bardzo wiele emocji, bardzo wiele komentarzy. No i wywołała też reakcję ze, stron ze strony pana prezydenta i pana premiera wczoraj spotkanie konsultacyjne i decyzja o wspólnym biało-czerwonym marszu. Pani Gronkiewicz-Walc jest niczym Faust z dramatu Getego. Pragnąc zło czynić, uczyniła dobro. Był duży problem dotyczący obchodów 11 listopada. Nie udało się wcześniej dojść do porozumienia różnych środowisk patriotycznych na temat organizacji jednego dużego, wspaniałego wydarzenia, jakim byłby biało-czerwony marsz Niepodległości. Zła decyzja pani prezydent Gronkiewicz walc zła, ponieważ nieszanująca konstytucji, łamiąca konstytucję. Ludzie, którzy twierdzą, że konstytucje mają na sztandarach, zapominają, że konstytucja gwarantuje każdemu prawo do swobodnego demonstrowania swoich poglądów politycznych, przekonań, a już szczególnie swojego patriotyzmu. W związku z tym ta decyzja jest złamaniem. Tej świętej zasady. W żadnym wypadku żaden polityk nie powinien innym ludziom zabraniać demonstrować. Nieważne, czy to będą marsze patriotyczne, czy to będą marsze o charakterze politycznym z deklaracjami, których byśmy się nie zgadzali. Nie powinno się tego robić. Uczynienie tego jest złamaniem tej zasady. Ale na szczęście, w całej tej historii bardzo szybko zareagowały władze państwowe i organizują wydarzenie. Które myślę, że będzie wydarzeniem mocno jednoczącym wszystkich wokół tej daty, pięknej daty, i oby się stało takim ukoronowaniem tej naszej pamięci i wdzięczności w stosunku do tych pokoleń Polaków. Które walczyło o niepodległość i które 100 lat temu ją wywalczyły. No właśnie. Pytanie też, czy te argumenty, które przedstawiła Hanna Gronkiewicz-Walc podczas ogłaszania swojej decyzji do pana doktora, trafiają, czy też nie. Mowa o bezpieczeństwie w tym kontekście, to, że niewystarczające siły policji by były właśnie oddelegowane do zabezpieczenia marszu niepodległości, że historia, że Warszawa już dość się wycierpiała itd. Ale no przecież wszyscy wiemy, że to są żadne argumenty. Że to są zwykłe i wyłącznie manipulacje, które miały uzasadnić uzasadnić w środowiskach nieprzychylnych pani Gronkiewicz-Walcję jej decyzję. Ona dokonała decyzji politycznej. Ja jestem politykiem o e, charakterze, e, który nie lubi patriotyzmu. W związku z tym zwalczam patriotyzm i zakazuję demonstrowania patriotyzmu. Taki był cel ponieważ liczyła, że takim zachowaniem w tych środowiskach, które nie chcą polskiego patriotyzmu, zdobędzie poklask. Musiała tylko uzasadnić to w centrum politycznym, bo to centrum polityczne stoczy się spór, bo mamy w Polsce dwa ośrodki polityczne. Ośrodek, który chce propagować homoseksualizm, zachowania o charakterze lewackim, a z drugiej strony mamy ośrodki patriotyczne. E, źle się dzieje, bez względu na to, czy to będą jedne czy drugie decyzje podejmowane, jeżeli się wzajemnie będzie cokolwiek zakazywało. Nie powinno być tak, że prezydenci e, czy burmistrzowie, czy szefowie samorządów miast, gdzie rządzą ludzie o poglądach patriotycznych, zakazaliby środowiskom lewicowym swoich demonstracji. Mają do tego prawo, nawet jeżeli one nam się nie podobają. I źle jest, bo mają prawo do promowania homoseksualizmu, tak jak pani gronkiewicz która taki marsz przeciw. Przecież pozwoliła zorganizować. Mają do tego prawo, uszanujmy to prawo, ale niech środowiska lewicowe, wspierające homoseksuali, wspierające imigrantów, uszanują, że mamy także tych Polaków, którzy chcą. Opiewać patriotyzm, przywiązanie do ojczyzny i do wartości. A ponieważ centrum niekiedy nie wie, jak się zachować w tym sporze, to ten przekaz dotyczący bezpieczeństwa był na potrzeby tego centrum obliczony. Ja myślę, że nad ci, którzy mają centrowe poglądy, którzy niekiedy zastanawiają się, czy zagłosować na tę, czy na inną formację polityczną, w tego typu mało rzetelne wytłumaczenie nie uwierzyli. Z tych słów pana doktora wynika, że tutaj mamy te dwa takie obozy. Z jednej strony lewica, z drugiej strony patrioci. A czy te poglądy lewicowej propagujące homoseksualizm, na przykład, to wyklucza, wykluczają to, aby być patriotą nie, i Nie, nie wykluczają. Patriotą. Nie wykluczają i to wyraźnie podkreślmy, bo to by było oczywiście krzywdzące. Znam mnóstwo osób o lewicowej wrażliwości społecznej także należące do i to aktywnie do środowisk lewicowych. Nawet ci, którzy tego typu y, wartości wspierają, i oni również są przywiązani do wartości patriotycznych. Myślę, że o nich właśnie myślała pani Gronkiewicz-Walc, żeby ich sobie nie zrazić, y, starając się to tłumaczyć kwestiami y, bezpieczeństwa. Problemem, nie są ludzie o tego typu wrażliwości lewicowej. Cieszę się bardzo, że 11 listopada środowiska lewicowe z sukcesem będą na przykład odsłaniały pomnik Ignacego Daszyńskiego, który jest takim symbolem ludzi niepodległościowej lewicy tamtych czasów. Jeszcze większym jest niedoceniany premier Jędrzej Muraczewski. Ale Daszyński, jako symbol tej lewicy niepodległościowej, dobrze, że będzie miał swój pomnik w Warszawie, to ogromna. E, zasługa tych środowisk lewicowych, już nieżyjącego, niestety świętej pamięci, e, e, pana e, Kality, który bardzo o to zabiegał, jego e, polityczni koledzy to dzieło doprowadzą do końca. Cieszmy się, że tak jest e, i starajmy się wykorzystywać takie momenty aby wokół pewnych wartości się jednoczyć. Jest okazja, bo tak jak mówię, pani Gronkiewicz-Walz niczym Faust e, zło chcąc czynić, uczyniła dobro, bo stworzyła możliwość, aby odbył się wspólny marsz. Ja już słyszałem wypowiedzi niektórych parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy oczywiście chwaląc decyzję pani Gronkiewicz-Walz podkreślali, że ona daje dzisiaj szansę, żeby takie uroczystości się odbyło. To dobrze, to bardzo cieszy i miejmy nadzieję że umożliwi to zorganizowanie e, pięknego przemarszu tych wszystkich e, dla których Polska jest ważna pamiętajmy bo my tak sobie nieraz myślimy, a bo Polacy są podzieleni, czy słyszę. Właśnie, że jest duża polaryzacja na scenie Ale politycznej. Ona zawsze społecznej. była, ona zawsze była, to nie łódźmy się, to polaryzacja polityczna jest czymś naturalnym. W systemie demokratycznym to jest naturalne, gdybyśmy mieli system totalitarny, to tam nie będzie polaryzacji. Jak słyszę wypowiedź jednej z dziennikarki w dniu wczorajszym w, w czołowej stacji telewizyjnej, że społeczeństwo amerykańskie, które właśnie głosowało w wyborach do Kongresu jest podzielone jak nigdy wcześniej. No to nieprawda. Ono jest podzielone dokładnie tak samo jak zawsze. Ponieważ tam zawsze są podziały na republikanów i demokratów. Raz wygrywają jedni, raz drudzy. W Polsce podobnie. Tak samo było 100 lat temu. Ważne, abyśmy w niektórych momentach potrafili być razem, tak jak ci politycy 100 lat temu. Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Przez całe swoje polityczne życie. Wcześniej i później. Bardzo z sobą skonfliktowani, o wiele bardziej nawet niż nam się może to dzisiaj wydawać. Potrafili wówczas e, w roku 1918-19 porozumieć się dla dobra odradzającej się Polski. Panie doktorze, jak dzisiaj wygląda obraz Polski niepodległej w naszym kraju, ale też na świecie? E, on wygląda różnie, bo to zależy troszeczkę też od e, światopoglądu osób, które nas oceniają. Jest nurt w myśleniu polityce światowej, zwłaszcza europejskiej, który chciałby rozpuszczać substancje narodowe w takim wspólnym projekcie politycznym, jakim byłaby to ładnie brzmi zjednoczona Europa, gdzie nie będzie rządów krajowych. Gdzie wszyscy będą funkcjonowali w jednym superpaństwie. I dla tego typu osób, które tak myślą, ich jest sporo w Europie. To nie jest jakiś nurt niszowy, bardzo to patrzą na Polskę z niepokojem, no bo widzą, że odradza się patriotyzm, że państwo się umacnia, że struktury państwa są coraz silniejsze. Oczywiście jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, nie wszystko się udaje, ale coraz bardziej widać, że że polskie państwo krzepnie, że jest coraz silniejsze. I oni na pewno na Polskę i na to, co się w Polsce dzieje, nie patrzą z sympatią, bo woleliby, żeby państwo było słabe i abyśmy potem zechcieli wejść do tego projektu i rozpuścić się w tym projekcie. Natomiast ci, którzy chcieliby budować Europę wartości. Europę opartą na tych fundamentach, na którym powstawała, a więc na filozofii greckiej, na chrześcijaństwie i na prawie rzymskim, ci z całą pewnością cieszą się i kibicują bardzo Polakom, widząc, że te wartości, na których Europa kiedyś zakwitła i spowodowała, że zaniosła cywilizację europejską tak naprawdę na cały świat poprzez odkrycia geograficzne i wszystko, co się potem za tym y, działo. To ci się cieszą z całą pewnością z tego, jak dzisiaj Polska wygląda. O ten obraz naszej niepodległej ojczyzny pytam nieprzypadkowo, bo na ten obraz wpływ mają szczególnie za granicą też takie materiały, jak wyemitowany na początku roku przez superwizjer TVN materiał dotyczący urodzin Hitlera w cudzysłowie to tak ujmijmy, i na portalu w polityce.pl bardzo niepokojące informacje w kontekście tego materiału, tego jak doszło do nagrania tego materiału, bowiem tutaj Zacytuję kilka informacji. Portal w Polityce.pl dotarł do szczegółów śledztwa, które dotyczy słynnych już urodzin Adolfa Hitlera, zorganizowanych w maju 2017 roku. W świat poszedł po, tej, po emisji tego programu, poszedł taki przekaz, z którego wynikać miało, że w Polakach drzemie nazistowski bakcyl. Jednak z zeznań, do których dociera portal w polityce.pl, z zeznań Mateusza S, organizatora tych urodzin, wynika, że cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była maskara. Za którą zapłacono je, jej organizatorowi 20 tysięcy złotych. Zleceniodawcy mieli jeden warunek. Na urodziny miała być zaproszona tajemnicza Anna Sokołowska. Kim jest ta kobieta? To w rzeczywistości Anna Sobolewska, dziennikarka, superwizjera i jednocześnie współautorka reportażu. Zatem pytanie, panie doktorze, czy to była ustawka opłacona za niewiadome pieniądze, czy a może bardziej jeżeli to była ta ustawka, to co to oznacza właśnie dla mediów, dla zawodu dziennikarza, dla kreowania pewnego wizerunku i kreowania emocji też społecznych? Zakładając, że te informacje, które redaktor Biedroń ujawnił, są prawdziwe i rzeczywiście mieliśmy do czynienia z tak daleko idącą prowokacją, to po pierwsze osoby, które stoją za tą prowokacją, a więc opłacały zorganizowanie tego typu imprezy, są jej głównymi organizatorami. A to oznacza, że powinien im zostać postawiony prokuratorski zarzut e, wspierania faszyzmu, co jest ciężko karanym przestępstwem w Polsce, i z pełną konsekwencją powinni za to prawnie odpowiedzieć. Oni. Oraz ci, którzy za te pieniądze tego typu imprezę dla nich zorganizowali, na równi, bo w równi są za to odpowiedzialni. Jeżeli tak więc jest, to zleceniodawcy tego, ludzie, którzy dali na to pieniądze, nie wiem czy ta dziennikarka, czy też e, środowisko, e, które tę panią zatrudnia, powinni za to odpowiedzieć prawnie. To jest pierwszy istotny warunek, ponieważ w żadnym wypadku. Wspieranie tego typu zjawisk nie powinno być miejsca. Pamiętam, jak byłem u pana redaktora pytany o to. Bardzo wówczas podkreślałem, że powinni organizatorzy tego być surownie, surowo ukarani. Podkreślam to teraz, zwłaszcza, że jak widać tych organizatorów jest więcej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, być może jest tak, że po raz kolejny mamy do czynienia, że środowiska właśnie tej lewicowej strony sceny politycznej, przepraszam tych wszystkich, którzy mają lewicową wrażliwość, ale niestety tak się to poukładało, że to oni głównie stoją za tego typu e, sprawami, dokonują kolejnej prowokacji. Przecież przypomnijmy sobie różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne w przeszłości, chociażby marsze e, e, niepodległości, które się odbywały za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy regularnie dochodziło do prowokacji kiedy policja, która powinna w silnym państwie zabezpieczać zawsze tego typu e, imprezy, e, biła bez uzasadnienia i prowokowała uczestników albo prowadziła swoje działania w taki sposób, albo do, aby dochodziło do kontaktu bezpośredniego środowisk politycznych, które powinny być rozdzielone. Mam na myśli na przykład anarchistów i narodowców. Wreszcie mamy przecież nagrania Słynne z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie e, politycy Platformy Obywatelskiej, urzędnicy, mam na myśli pana Wojtunika, e, czyli, czyli szefa CBA, i panią e, e, wicepremier e, ówczesną Bieńkowską, mówią o tym, że nawet celowo. Służby wówczas podległe rządom Platformy Obywatelskiej dokonały prowokacji pod rosyjską ambasadą, podpalając budkę strażnika, żeby doprowadzić do zamieszek, a więc widzimy niestety, że te środowiska polityczne potrafią dokonywać różnego rodzaju rzeczy niezgodnych z prawem aby e, doprowadzać do niepokoju społecznych. No Dlatego wszystkie tego typu rzeczy powinny być surowo ukarane. Ale pytanie też, panie doktorze, o granicę. która, mam wrażenie, cały czas jest gdzieś przesuwana, cały czas jest przekraczana właśnie tego, co można zrobić, do jakich prowokacji doprowadzić, aby w pewien sposób wpływać na opinię publiczną, aby prowokować takie, a nie inne reakcje społeczne. Dopóki nie będzie rozliczenia... Wszelkiego rodzaju tego typu łamania prawa, bo prowokacja jest łamaniem prawa. Policjant, bez względu na to, kto mu wydał tego typu rozkaz, nie ma prawa bić bez uzasadnienia uczestników żadnego zgromadzenia publicznego. Żadnego. Dlatego, jeżeli mamy tego typu dowody, powinny zostać tego typu osoby spektakularnie ukarane. Usunięte ze służby i powinny ponieść daleko idące konsekwencje. Podobnie jest, jeżeli mamy do czynienia z prowokacją dziennikarską, która nie ma na celu e, odkrycie jakichś nieprawidłowości. Czyli ja nie miałbym nic przeciwko temu, jeżeli dziennikarka telewizji takiej lub innej. Wdarłaby się, czy podstępem dostała na spotkanie tego typu neonazistów i dokonała tego typu nagrania. Miała do tego prawo, wówczas powinna zostać odznaczona za swoją profesjonalną pracę, nawet jeżeli to zrobiła w wyniku właśnie e, podstępu tego typu. Ale jeżeli mamy do czynienia z celowym e, inicjowaniem tego typu wydarzeń, to jest dokładnie ten sam przepis, jak w przypadku działania służb. Jeżeli służby wiedzą, że jest pewnego rodzaju przestępstwo i zaczynają prowadzić działania operacyjne, aby je wykryć, to wykryły przestępstwo i można kogoś takiego ukarać. Ale wiemy, Platforma to sama podkreślała, że jeżeli CBA samo inicjowało, namawiało kogoś do tego, to to jest przekroczenie uprawnień. Tak samo w przypadku prowokacji dziennikarskiej. Dlatego musi być granica wyznaczona. Tą granicą jest nieodkrywanie Nieprawidłowości czy przestępstw, czy tego typu działań, ale ich inicjowanie i zainicjowanie tego typu działalności za e, prowadzenie tego rodzaju e, prowokacji powinny być surowe kary w stosunku do funkcjonariuszy służb, którzy by tego się dopuścili lub w stosunku do wszystkich innych osób zgodnie z polskim prawem. W przypadku dziennikarzy też obowiązuje przecież ich zwykły kodeks karny, jak każdego Polaka. Panie doktorze, jak będzie wyglądał 11 dzień listopada 2018? roku w Polsce, w stolicy. Czy będzie to dzień jedności, wspólnoty, czy to będzie dzień jednak podkreślenia pewnej polaryzacji i innego spojrzenia na naszą rzeczywistość w stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości? Z całą pewnością do końca dziś, dzień jedności wspólnego przeżywania to nie będzie, bo już wiemy, że w uroczystościach państwowych e, politycy opozycji postanowili je bojkotować i e, pojechać na uroczystości do bodajże Poznania, na zaproszenie tamtejszego prezydenta. Przynajmniej kilka dni temu taka informacja się pojawiła. E, bardzo dobrze zresztą, że Poznań, jak każde miasto, organizuje tego typu uroczystości. Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy polscy politycy pojawili się w Poznaniu, ale w grudniu tego roku kiedy będzie stulecie wybuchu powstania Wielkopolskiego, kiedy będzie Dzień Poznania, szczególny Dzień Poznania i całej Wielkopolski, i będziemy mogli tam Cieszyć się to, tym stuleciem, bo to stulecie będziemy mogli przeżywać przez najbliższe lata, bo co chwilę będziemy e, przypominali te ważne dzieje, e, momenty. Ale w takim dniu powinniśmy, e, zwłaszcza ci, którzy pełnią funkcje publiczne co innego, ja jestem zwykłym obywatelem, mieszkam w Toruniu, tam będę ten dzień e, przeżywał ale ci, którzy pełnią funkcje publiczne, prezydent, premier, m, liderzy ugrupowań politycznych, także tych opozycyjnych, powinni być razem, powinni przeżywać e, to razem, tak jak. Sto lat temu e, nasi przodkowie też potrafili wówczas w niełatwej wcale sytuacji, e, e, czerwony sztandar wisiał na Zamku Królewskim, Głozi, groziła rewolucja, ale mądra polityka Piłsudskiego, wyczucie polityczne Dmowskiego, e, m, talenty e, e, i pozycja jaką sobie wypracował Paderewski sprawiły, że wtedy, że dziś mamy się z czego cieszyć, bo tak to nie byłoby co świętować. I tyle dla nich zrobić, żebyśmy byli razem tego dnia, powinni potrafić wszyscy. Ci, którzy tego nie będą potrafili, których zabraknie w Warszawie, a pełnią dzisiaj istotne funkcje publiczne, tak naprawdę sami siebie wykluczają z pewnej wspólnoty narodowej, którą powinniśmy tworzyć razem. Doktor Zbigniew Giżyński, historyk, były polityk przedsiębiorca był moim państwa gościem. Panie doktorze, dziękuję za wizytę, dziękuję za ślicznie. rozmowę, za komentarz. Życzę dobrego dnia. Zajmnie. A Państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl z naszym porannym programem, bo to jeszcze nie wszystko, co o poranku dla Państwa przygotowaliśmy.